podcast probasket.pl, Michał Pacuda, witam serdecznie. Dziś wracamy do tematów NBA. Tradycyjnie jest ze mną Krzysztof Sendecki z Radia Tok FM. Dzień dobry. Oraz Michał Owczarek ze sport.pl. Witam. Do rozpoczęcia sezonu NBA jeszcze 3 tygodnie, no ale i tak za oceanem dzieje się dużo, no bo w końcu zakończył się melodramat i Carmelo Anthony opuści Nowy Jork, będzie grał w Oklahoma City Thunder i to będzie nasz temat główny. No i też zastanowimy się, co dalej z Dwayne'em Wade'em, który już w Chicago Bulls nie zagra, także zapraszamy serdecznie. Jak długo czekaliśmy na transfer Carmelo Anthony'ego, to chyba nawet nie potrafimy tego określić, bo mówiło się o tym już od kilku miesięcy, mówiło się też nawet przed poprzednim sezonem. Carmelo Anthony nie mógł się dogadać z Philem Jacksonem, był niezadowolony ze swojej sytuacji, ze swojej pozycji w zespole Knicks. Uważał, że jest źle wykorzystywany, ta przyszłość Knicks nie jest dla niego jasna. On się też trochę, można chyba tak powiedzieć, nie widział w tej koncepcji drużyny nowojorskiej. No i w końcu doszło do transferu, ponieważ zgodził się ostatecznie Carmelo Anthony na transfer do Oklahoma City Thunder za Douga McDermotta i Enesa Kantera oraz wybór w drugiej rundzie draftu. No i może najpierw porozmawiajmy o tym, dlaczego doszło do tego transferu i dlaczego tyle musieliśmy na niego czekać? No, musieliśmy na niego czekać przede wszystkim dlatego, że Carmelo Anthony postawił tak zwane trudne warunki. On jako jeden z tych nielicznych koszykarzy NBA w swoim kontrakcie miał możliwość zawetowania w zasadzie każdego transferu, każdej wymiany ze swoim udziałem. No i z tego prawa mógł skorzystać w każdej chwili. Ostatnio jednak stwierdził, że są jednak pewne kluby, do których mógłby się udać, w których byłby być może szczęśliwy i z takiego prawa weta by nie skorzystał. No i na tej jego krótkiej liście znaleźli się Houston Rockets, Cleveland Cavaliers i Oklahoma City Thunder, gdzie, tak jak wcześniej wspomniałeś, trafił. No, sytuacja rozwijała się bardzo długo i powolnie, także dlatego, że po prostu, chyba nie ma co owijać w bawełnę, w Nowym Jorku jest po prostu organizacyjny chaos od wielu, wielu lat. Nawet zwolnienie, czy też rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z Philem Jacksonem też wiele procesów przedłużyło, utrudniło. No a Knicks, trudno było znaleźć tak naprawdę partnera do wymiany, bo przez to całe zamieszanie, przez tą całą sytuację wokół Carmelo Anthony'ego, wokół tych różnych niesnasek w drużynie i pomiędzy nim być może i koszykarzami, ale też z trenerem, z zarządem, z właścicielami, jego tak naprawdę wartość transferowa cały czas spadała. Knicks chcieli gdzieś uzyskać czegoś, coś na przyszłość, a tak naprawdę chętnych do takich wymian nie było. Houston Rockets chcieli im opchnąć 3 lata kontraktu Ryana Andersona, ale na to chyba nikt się nie chcieli zdecydować. Cleveland Cavaliers, gdzie wielki kumpel Carmelo Anthony'ego, czyli LeBron James, jest też raczej zawodników, którzy mają trójkę z przodu w metryce, już im wysyłali, a oni chcieli trochę młodszych zawodników, no i wybory w drafcie. Zostały z tym, co dali im Thunder. Jeden wybór w drafcie, druga runda. Z pozoru wydaje się, że to tak naprawdę niewiele, ale jak popatrzymy na skład Knicks i na to, co mogą osiągnąć i to, że chyba są jednak w trakcie kolejnej już przebudowy, to ten wybór w drafcie może nie być w okolicach tam 50 czy 60 miejsca, tylko raczej dolne stany drugiej rundy, czyli coś 32, 5 miejsce. Więc dla nich to nie wygląda tak źle. A i Enes Kanter i Doug McDermott, no całkiem przyzwoici koszykarze jak na drużynę, która może się przebudowywać. Ja chciałem powiedzieć coś takiego, co wydaje mi się jest ważne i o tym nie można przy tym transferze zapominać, że 7 lat temu, raptem, w sumie niedawno, wszyscy oburzaliśmy się na to,
że jak LeBron James podejmował swoją decyzję w studiu telewizyjnym przed kamerami, przed milionami widzów i przenosił się do Miami Heat, tworzył super drużynę, dołączał wtedy do Dwayna Wade'a, przychodził też do Miami Chris Bosh. No i mówiliśmy, nie, Michael nigdy by tak nie zrobił, Magic nigdy by tak nie zrobił, Larry nigdy by tak nie zrobił, co to w ogóle jest i nie chcemy takiej NBA, w której gdzieś tam łączymy ze sobą gwiazdy, które mają tworzyć super drużynę tylko po to, żeby zdobyć tytuł mistrzowski, albo aż po to dla tych koszykarzy, bo nie udało im się to w poprzednich klubach. Minęło 7 lat i dzisiaj. I oczywiście do tego Golden State Warriors się dołączyli, tak, ze ściągnięciem Kevina Duranta przed poprzednim sezonem, ale minęło te 7 lat i dzisiaj, żeby walczyć o mistrzostwo, to nie ma już takiej opcji, to po prostu trzeba mieć super drużynę. Znaczy, jeśli popatrzymy na to, kto w tym sezonie może zdobyć mistrzostwo, no to mamy zespoły, w których mamy co najmniej dwie postaci na poziomie All-Star, czasami MVP. No i to jest właściwie dzisiaj powiedzielibyśmy rzecz normalna. Carmelo Anthony oczywiście nie był w takiej sytuacji jak, nie wiem, Kevin Durant czy LeBron James przed laty. On nie opuszczał Nowego Jorku z takiego powodu, że gdzieś tam zawiódł. Raczej tutaj cały Nowy Jork zawiódł. To jest niesamowite, że Melo, najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji Stanów Zjednoczonych, absolutnie gwiazda NBA, człowiek, który wciąż należy do najlepszych koszykarzy ligi, ostatni raz w playoffach grał w 2013 roku. To jest zmarnowane 4 lata jego kariery, te ostatnie w Nowym Jorku od 2013 roku. No i to jest dla niego absolutnie dobrze, że jeszcze przed emeryturą trafia do Oklahomy. Dla Oklahomy to też jest oczywiście dobrze. No i Sam Presti jest mistrzem świata. Znaczy, już wielu mówi, że to jest absolutnie, nie wiem, człowiek, który pośród wszystkich generalnych menedżerów NBA jest jakimś ponad wszystko gościem. Wyciągnął maksymalnie, co się dało przed tym sezonem dla Oklahomy. Jeśli popatrzymy na tą pierwszą piątkę, no to ona wygląda niesamowicie w Thunder. Jest Russell Westbrook, czyli w tej chwili MVP. Jest Paul George. No i jest Carmelo Anthony. Nie wiadomo, czy przypadkiem, bo mi tu jeszcze brakuje na dwójeczce Dwayna Wade'a. Fantastycznie dopasuje do tej pierwszej piątki. No i wtedy mamy plus Adams na centrze i mamy taką pierwszą piątkę, która spokojnie może walczyć o mistrzostwo. Pytanie pozostaje takie, czy ławka rezerwowych jest równie na takim poziomie jak ta pierwsza piątka. Wydaje mi się, że nie, że ona jest słabsza od Golden State Warriors. To może gdzieś tam w przyszłości, w tym sezonie się okazać tą różnicą pomiędzy Warriors a Oklahomą, ale na razie przed sezonem to jest i tak naprawdę nieźle, a wydawało się, że już w tej Oklahomie nic się nie wydarzy, że właściwie włodarze klubu będą walczyli tylko o to, żeby zatrzymać Russella Westbrooka i to będzie ich cel numer jeden, a ściągnęli Paula George'a, ściągnęli Carmelo Anthony'ego. Oczywiście za rok może się okazać, że z tej super drużyny nic nie zostanie, bo i Melo może odejść, i Paul George może odejść, i Russell Westbrook cały czas nie podpisał nowego kontraktu. I też zobaczymy, jak to będzie wyglądało na parkiecie i poza parkietem. Jeśli Russell Westbrook podpisze w najbliższych miesiącach nową umowę, to też będzie taki znak, że może jednak on wie, że Paul George i Carmelo Anthony mają zamiar w tej drużynie zostać. Ja się nie martwię w ogóle o to, jak sobie ci trzej panowie poradzą na boisku, w znaczeniu, jak się, nie wiem, podzielą piłką i tak dalej, bo ja tak sobie myślałem i się zastanawiałem, znaczy nie ma takiej drużyny, w której jeśli mamy, powiedzielibyśmy, za dużo gwiazd na parkiecie, a jeśli one się dogadują w szatni, jeśli nie ma problemów takich jak tam, nie wiem, w najlepszych czasach Shaka i Kobiego, konfliktów gdzieś tam w szatni, to na parkiecie nie ma problemów. Znaczy, to my się możemy zastanawiać, kto będzie dłużej trzymał piłkę w rękach. Pewnie najdłużej będzie ją trzymał Russell Westbrook. Pewnie Melo Anthony i Paul George muszą się zgodzić na to, że to jednak jest drużyna Russella Westbrooka, ale to jest taka piątka, która na zachodzie, tym mega mocnym zachodzie, może
powalczyć. No, finał konferencji myślę, że to jest cel absolutny. Pobicie Golden State Warriors pewnie będzie trudno, ale to się wszystko okaże. Na razie wygląda to dla Oklahomy fantastycznie. Dużo będzie zależało od tego, co ci trzej panowie zrobią na parkiecie, to jak będzie ta przyszłość Oklahomy wyglądała, ale na razie jest fajnie i dla Melo, i dla Oklahomy. Krzysiek poruszył z grubsza, można tak powiedzieć, chyba każdy wątek, jaki my będziemy chcieli teraz troszkę jeszcze chyba bardziej zgłębić. Mnie zastanawia to na początek może właśnie sam Presti, który tutaj dokonał tych zmian, tych transferów, pozyskał Paula George'a i Carmelo Antonego. No, ryzykuje bardzo dużo, bo równie dobrze za rok wszystkich tej wielkiej trójki, już można chyba teraz też tak mówić o tych trzech zawodnikach, może nie być. I to jest ciekawe, że no, ryzykuje dużo, no ale to, jak to mówią, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. I to jest ciekawe właśnie, bo Russell Westbrook, tutaj przypomnijmy, 25 sierpnia dostał ofertę 207 milionów za 5 lat. Ma czas do 16 października, żeby się na nią zdecydować. I tu jest ten pierwszy punkt, nad którym ja się zastanawiam, czy on to przedłużenie teraz podpisze, czy nie. Dlatego, że jeśli go nie podpisze, to może być niestety właśnie taki znak, sygnał dla kibiców i dla mediów, że no ja tu jeszcze zobaczę, zastanowię się, nie chcę się wiązać, nie chcę się przywiązywać, a to jest bardzo dużo świadczy taki sygnał i właśnie i dla klubu, i dla kibiców, że rozważa różne opcje. Jeśli zawodnik chce być no, ikoną klubu i mieć kibiców za swoimi plecami, to myślę, że jednak kibice muszą mieć pewność, że ten zawodnik chce z nami być na dobre i na złe, bo tu chodzi o ten wątek, tak? Znaczy, jeśli Westbrook uzna, że to zobaczymy, to znaczy, że w przypadku jakichś no, nieporozumień, niepowodzeń, nie wiem, może nawet kontuzji i nieudanych playoffów, no to on wtedy, przepraszam bardzo, pakuje walizki i idzie do innego klubu. Natomiast no i to będzie złe, dlatego że wiadomo, że będą się zdarzać jakieś porażki w trakcie sezonu i to może podkręcać atmosferę w samej Oklahomie, w samej drużynie, także ze strony innych zawodników, którzy gdzieś mają być uzupełnieniem, wzmocnieniem tej wielkiej trójki. No, trzeba też pamiętać o tym, o czym wspomniałeś, to jest bardzo chyba w tej sytuacji ważne, że on tą ofertę dostał w sierpniu, czyli zanim tam trafił Carmelo Anthony. Ta oferta być może jeszcze leży na stole, być może nie leży, no ale przyjście Antonego tak naprawdę wiele w tej całej układance może zmienić. Rzeczywiście z takiego punktu widzenia PR-owego czy komunikacji w kierunku kibiców korzystniejsze byłoby, żeby Russell Westbrook się zdeklarował, żeby kibice mieli gdzieś to poczucie, że nikt ich nie porzuci po raz kolejny w bardzo krótkim czasie, tak jak się to stało z Kevinem Durantem. Ja teraz nie mówię, że Kevin Durant zrobił źle, no bo zrobił najlepszą rzecz dla swojej kariery. Zrobił to, co uważał, że dla niego jest lepsze. No ale z punktu widzenia Thunder, być może to, że on nie podpisze kontraktu teraz, że nie przedłuży, być może im pozwoli latem przyszłego roku, jeśli ta drużyna wypali, jeśli oni będą zadowoleni z tego, jak to wygląda, lepiej ułożyć sytuację kontraktową, bo jeśli byśmy przyjęli taki wariant, że i Westbrook podpisze przedłużenie kontraktu i Carmelo Anthony skorzysta z możliwości przedłużenia tej umowy, czyli tak naprawdę nie skróci jej i Paul George zechce zostać w Oklahoma City, to ten klub miałby jeden z najwyższych budżetów i płaciłby jeden z najwyższych podatków od luksusu, a i nie miałby tak naprawdę kim tego składu już uzupełnić, więc może z tej perspektywy takiej biznesowo-finansowej warto też na to spojrzeć i się zastanowić, co też dla klubu byłoby lepsze i nad czym
im zależy. Też warto też wspomnieć, mówisz o tym, że sam Presti jest geniuszem i rzeczywiście, jeśli popatrzy się na jego karierę i na to, jakich on transferów dokonywał w ostatnich latach, przez w zasadzie całą swoją karierę, którą spędził w Thunder, no to rzeczywiście trzeba być pod wrażeniem, chociaż on przez wiele lat był krytykowany za to, że jest jednak dosyć powściągliwym menedżerem i takim, który raczej dwa razy zastanowi się, zanim wyda jakikolwiek grosz. No a w tym roku zagrał bardzo ostro. Jest chyba jednym z takich najbardziej agresywnych graczy na rynku. No a w przypadku Carmelo Antonego, Carmelo powiedział, że no, Russell Westbrook i Paul George odegrali rolę w tej wymianie. To, że on tam chciał z nimi grać. Przede wszystkim dlatego, że oni są w Thunder. Także dlatego, że z Russellem Westbrookiem oni grywali latem teraz w ostatnim roku. Gdzieś te modowe zainteresowania Carmelo Antonego odegrały znaczenie. O tym sam powiedział podczas Media Day, że to też miało znaczenie. No, być może Russell Westbrook zainspirował Carmelo do tych Blues z kapturem, żeby teraz w nich trenować. No ale też sam Presti ma dosyć duże znajomości i to też gdzieś odegrało znaczenie, że jednak Carmelo Anthony trafił do Thunder, a nie do Cavaliers czy do Rockets. No bo przecież Scott Perry, który jest GM-em w Knicks, to jest były zastępca sama Prestiego, także to gdzieś odegrało znaczenie. A i ten Troy Weaver, który jest jego asystentem, to jest gość, który rekrutował Carmelo do Syracuse. Także to też gdzieś warto pamiętać, że zakulisowe układanki są czasami tak skomplikowane, że nam się coś wydaje, że transfer być może jest dosyć nieprawdopodobny, a ci goście się tak naprawdę znają i łatwiej było im się porozumieć niż w innym układzie. No to jest budowanie relacji przez lata, prawda, bo to właśnie łatwiej się porozumieć ludziom, którzy się znają, niż którzy rozmawiają ze sobą czy pierwszy raz, czy znają się z takich oficjalnych tylko spotkań. Jeszcze tylko, żeby tutaj podać, uściślić to Carmelo Anthony za rok może wejść na rynek wolnych agentów, natomiast ma też opcję zawodnika za, no nie, teraz nie pamiętam dokładnej kwoty, poniżej 30... 27-28 gdzieś milionów dolarów. I tak samo Russell Westbrook też ma taką może opcję jeszcze jednego roku. Natomiast właśnie no, może też skorzystać z tego, żeby podpisać na 5 lat obecnie teraz. No a Paul George wejdzie na rynek wolnych graczy, a więc będzie zawodnikiem bez kontraktu. No i będzie mógł podjąć decyzję, czy chce zostać w Thunder, czy chce pójść na przykład do Los Angeles Lakers. No to czekamy, a to też trochę będzie zależało, znaczy może inaczej, właśnie to, o czym mówiliśmy, że czy Westbrook podpisze tą umowę, czy nie, to może być jakiś tam sygnał, że Paul George, no to też zostanie nam domyślanie się, czy on zdecydował się jednak już po miesiącu grania, że plan jest taki, że może w tej Oklahomie zostanie. Nie wiem, to gdzieś tam będziemy wyciągać wnioski w przyszłości z tego, czy Russell Westbrook podpisał kontrakt, czy nie podpisał i kiedy go ewentualnie podpisze. Ja chciałem wrócić do tego, co ty, Michał, mówiłeś o ryzyku. Znaczy, dla mnie to tak naprawdę żadne ryzyko. Znaczy, ja jeśli miałbym do wyboru budować drużynę w ten sposób, nawet ryzykując, że to jest tylko na jeden sezon, że ściągam Melo i ściągam Paula George'a i mam Russella Westbrooka i mam jeden sezon, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie i powiedzmy, że to jest ten czas, kiedy mam nadzieję, że będą sukcesy i mam nadzieję, że ci goście się zdecydują tu zostać, to wolę coś takiego niż to, co robi Nowy Jork, Chicago, Filadelfia też, no jakby można przebudowywać drużynę, że oddajemy wszystkich, zbieramy ludzi z draftu i wierzymy w proces, tak, i budujemy latami i nie mamy z tego żadnej gwarancji, że to wyjdzie. Można i tak budować jak w tej chwili w Oklahomie, że zbieramy gości, którzy są gwiazdami NBA, bo jest taka możliwość, bo mamy jak to zrobić i ryzykujemy, że to jest tylko na jeden sezon, ale to może być taki jeden sezon, jakiego jeszcze w Oklahomie nie było, a pamiętamy, że był już taki, w którym oni grali w finale, więc może, a nuż rzeczywiście, ja bym tego nawet ryzykiem nie nazwał. To wykorzystanie świetnie możliwości, okazji do tego, żeby coś zrobić. Okej, no ja nazywam to ryzykiem, ale nie uważam, że to jest zła decyzja, bo mi się ona bardzo podoba, bo to też przypomnijmy, nawet jeśli to za rok, znaczy
słuchajcie, za rok, nawet gdyby oni we trzech odeszli, to wtedy się pojawia miejsce i można kogoś innego ściągnąć, tak? Znaczy, to wiadome, natomiast ja mówię, że to ryzyko, dlatego że to nie jest tak popularny ruch, że to nie jest tak, że takie rzeczy zdarzają się często. Tutaj się akurat tak ułożyło, powstała świetna okazja do tego, żeby Paula George'a pozyskać za... No Oladipo i Sabonisa, okej, zawodników niezłych, dobrych, natomiast no, to jest podstawowa zasada w NBA, zasada, która obowiązuje od zawsze, a ja ją po prostu pamiętam też od zawsze swojego interesowania się NBA, że lepiej wymienić dwóch, trzech, a nawet czterech dobrych graczy za jedną gwiazdę, bo ona zawsze daje większe możliwości, można to jakoś obudować. I też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, Oklahoma City to jest peryferie, można powiedzieć, NBA. To nie jest wielka metropolia. To jest nieduże miasto w Stanach Zjednoczonych, które nie odgrywa żadnej znaczącej roli, tak jak Los Angeles czy Nowy Jork, które są, wiadomo, no, albo wschodnie wybrzeże, albo zachodnie, albo Chicago, są to takie wielkie metropolie. Miami też jest taką uznanym bardzo miastem, no bo Floryda i tak dalej. Natomiast Oklahoma City to jest takie małe miasteczko i nagle teraz po prostu będzie na ustach całych Stanów Zjednoczonych i całego świata interesującego się koszykówką, i to też napędzi koniunkturę, tak? To znaczy, że też okej, mamy teraz wysokie kontrakty tych trzech zawodników, ale na tym też Thunder bardzo mocno, moim zdaniem, zyskają, nawet gdyby to się miało wszystko rozpaść za rok. No, na pewno zyskają. Oczywiście odkąd w Thunder był i Kevin Durant, i Russell Westbrook, to o nich mówiliśmy cały czas. Russell Westbrook w zeszłym sezonie swoją grą, parciem po MVP też sprawił, że o Thunder nikt nie zapominał, chociaż rzeczywiście zawodnikom raczej nie chce się iść do takich, z punktu widzenia amerykańskiego, małych mieścinek. No ale warto pamiętać o tym, o czym chyba już mówiliśmy kilka razy przy okazji dyskusji o NBA w podcaście, czy to przy okazji transferu Kyriego Irvinga, czy innych ruchów transferowych, że tak naprawdę dla koszykarzy dużo częściej oprócz tego samego miasta i tej otoczki znaczenie ma to, do jakiej organizacji trafiają, jaki to jest klub, jacy ludzie tam pracują, a Thunder wypracowali sobie markę takiej bardzo, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba takiej rodzinnej organizacji, gdzie wszyscy czują się bardzo dobrze, i w zasadzie niewielu koszykarzy, którzy z Thunder odeszli, nawet tych tak zwanych role players, wypowiada się źle. Enes Kanter, który przed chwilą w zasadzie został oddany do Knicks w tej wymianie z Carmelo Anthony, w samych superlatywach się wypowiada o Thunder. W wielu takich zakulisowych dyskusjach Thunder są stawiani jako przykład takiej organizacji, która może ściągać tych graczy takimi swoimi atutami niezbyt oczywistymi, gdzieś budować swoją pozycję na tym rynku NBA. No a porównanie do Nowego Jorku czy do Chicago, no tam po prostu jest burdel, no tam po prostu jest fatalnie i nie dziwię się, że tam przebudowa musi wyglądać tak, jak wygląda. Tam nie ma jakiejś długofalowej polityki. Jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w Chicago i jak oni te wszystkie ostatnie miesiące planują i co chcą zrobić, to tak naprawdę to jest... biegają trochę jak taki kurczak z obciętą głową. Nie wiadomo, co się za chwilę stanie. Czy stawiają na Butlera, czy na Dwayna Wade'a. Nagle ściągają Rondo. Teraz już nikogo tam nie ma z tej grupy. Nie wiadomo, kto tam będzie grał tak naprawdę, kto tam będzie rządził i czy to jest kwestia tego, czy to będzie na rok, czy na dwa, czy na miliony lat, i podobnie z decyzjami dotyczącymi trenerów i zawodników. Natomiast w Thunder jest jednak kontynuacja, jest konsekwentna praca przez wiele lat. No i rzeczywiście tutaj się, tak jak wspomnieliście, sytuacja kontraktowa tak układa, że być może to jest tylko na rok. Ale dla Thunder, nawet jeśli to jest tylko na rok, to jest dla nich opłacalne, nawet jeśli wszyscy mieliby z tej trójki odejść, bo mają tak ułożone kontrakty, że są gotowi wtedy, jeśli nikogo tam nie będzie, ani Russella Westbrooka, ani Antonego, ani George'a, na to, żeby zrobić przebudowę z głową.
Tak sobie rozmawiamy o tej wiosce o nazwie Oklahoma City. Ja wiem, że w amerykańskich warunkach to jest miasto niewielkie, ale dodajmy to na wszelki wypadek, to prawie 700 tysięcy mieszkańców jednak. Oczywiście to nie jest ani, nie wiem, w 1% taki rynek medialny i reklamowy jak Nowy Jork, no ale widocznie dla Carmelo Antonego to już powiedzmy, że miało w tej chwili rzeczywiście mniejsze znaczenie. Ja w tej całej układance w Oklahomie, w której zgodnie twierdzimy, że im się to opłacało i opłaci, i to był znakomity ruch, właściwie ruchy, bo i pozyskanie George'a i pozyskanie Melo, widzę dwie dziury. O jednej już mówiłem, ławka rezerwowych, która mimo wszystko trochę wygląda słabiej niż ta pierwsza piątka, a druga to ja się zaczynam zastanawiać, czy Billy Donovan, szkoleniowiec tej drużyny, to wszystko ogarnie, bo to jest jednak gość, który jakby w poprzednim sezonie debiutował na poziomie NBA, miał drużynę, w której było wszystko układane wokół Russella Westbrooka. Teraz będzie musiał pogodzić gości, którzy okej, na razie się lubią i wszystko jest dobrze. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi, bo to też jestem ciekaw, jak ten trener sobie z tymi gwiazdami w swojej drużynie poradzi. Czy to tak złożenie takiego Dream Teamu na parkiecie, to mimo wszystko jest jakieś tam zadanie i ciekaw jestem, wydaje mi się, że tak jak mówiłem, no jeśli oni się będą dogadywać w szatni, to na parkiecie nie będzie problemu z tym, kto ma piłkę i to będzie przynosiło dobre rezultaty. Gorzej, jak coś tam się zacznie psuć w szatni, no ale myślę, że jeden rok to nie jest taki czas, w którym można by to zepsuć tą wielką trójkę. Wiemy też, że Russell Westbrook ma dość taki wybuchowy temperament, więc pytanie, jak tutaj właśnie po tych ewentualnych porażkach czy niepowodzeniach. Natomiast no, też nie jest już dwudziestolatkiem, który przychodził do NBA i musiał pokazać wszystkim, że stać go na grę na wysokim poziomie. To też są zawodnicy doświadczeni, że myślę, że to też jest Melo, no, nauczony tym wszystkim, co się działo w Nowym Jorku, myślę, że też ma dużo więcej pokory w sobie niż miał jeszcze kilka lat temu i te relacje będą się między tymi zawodnikami układać, no łatwiej im będzie po prostu ją ułożyć, tak mi się wydaje. Ja zerkam właśnie na tekst na ProBaskecie o wielkiej trójce, czy to wypali, i tam była na dole taka sonda, ponad 1500 głosów, jeśli chodzi o Thunder, czy są w stanie zagrozić Warriors. No i 41% uważa, że będą lepsi od Spurs i Rockets, ale nie od Warriors. 37% aż uważa, że raczej na czwartym, piątym miejscu i tylko 16% będą lepsi od Warriors i zagrają w finale NBA. No 6% odpowiada, że bez szans pokłócą się, ile dwa awansują do playoffów. No, bardzo ciekawe wyniki sądy i tak naprawdę dopóki nie zobaczymy tego wszystkiego na parkiecie i wydaje mi się, że nie zobaczymy gdzieś w okolicach stycznia, kiedy NBA zacznie grać jak zwykle na poważnie, gdzieś to się zacznie wszystko układać, to wtedy będziemy mogli jakieś prognozy takie bardziej merytoryczne wysnuwać. To, nad czym się możemy zastanawiać, to jak to wszystko poukładać od tej strony sportowej, bo dużo mówimy o tych zakulisowych sprawach, bo to jest bardzo ciekawe, interesujące, to nam się pozwala pasjonować gdzieś tą ligą przez całe lato, kiedy ona nie gra, ale teraz wreszcie zacznie się ten sport. To jak Billy Donovan ich poukłada, to chyba nie jest dla mnie problem. Też te relacje, o których mówicie, też wydają mi się, że nie będą problemem, bo i Paul George, i Carmelo Anthony chyba wreszcie będą mogli zagrać w koszykówkę, która ma znaczenie, bo tak naprawdę dla obu ostatnie sezony były no nieudane, to trzeba powiedzieć, i pod względem osobistym i drużyn, w których występowali, a teraz wreszcie dostali jakby nową szansę w dosyć trudnej sytuacji, no bo jednak konferencja zachodnia jest to poziom, można powiedzieć, że poziom wyżej, chyba tak, to jest poziom wyżej co najmniej w stosunku do tego, co się dzieje na wschodzie, nie wliczając to LeBrona Jamesa i Boston Celtics.
prawdopodobnie. I tutaj potraktują to, jak to się mawia w korporacyjnym języku, jako wyzwanie. Gdzieś spróbują się sprawdzić i na pewno gdzieś ta zasada będzie ich obowiązywać. A z punktu widzenia takiego egoizmu parkietowego, bo chyba w przypadku tej trójki każdy gdzieś był tym liderem, każdy oddawał najwięcej rzutów w swojej drużynie, myślę, że to będzie miało znaczenie, kto będzie umiał zrobić krok w tył, tak jak to było w Golden State Warriors, gdzie w zeszłym roku Stephen Curry postanowił troszeczkę się wycofać, żeby Kevin Durant poczuł się w drużynie, żeby poczuł, że to on jest jednak bardzo ważnym zawodnikiem. No ale kiedy zaczęły się tam różne problemy, Durant się troszeczkę wycofał, żeby Curry nabrał też tego swojego rytmu i w końcu to wszystko tam gdzieś wypaliło. To są chyba jednak już dosyć doświadczeni gracze, mówię teraz o Thunder. Każdy już z nich trochę przeszedł, dobrego i złego. Carmelo Anthony od czasów gry w Denver Nuggets nie grał w finałach konferencji. Paul George też już chyba jak przez mgłę pamięta to, co się działo w Indiana Pacers, jak oni tam walczyli, czy to z drużynami LeBrona Jamesa, czy z innymi. I Russell Westbrook też już, jak przez mgłę pewnie pamięta finały z 2012 roku i chyba każdy ma ochotę sprawdzić się w starciu z Warriors. No i zobaczymy, jak oni do tego podejdą. No, musimy czekać na pierwsze sparingi, jak to będzie wyglądało. Mi się wydaje, że jeśli Carmelo Anthony chce jeszcze w tej lidze odegrać jakąś poważniejszą rolę, to chyba musi włączyć swój olimpijski tryb. On ma 3 złote medale, ale to, co pamiętamy z gry w kadrze USA, to że świetnie odnajduje się w takiej roli strzelca, gdzie on rzeczywiście nie ma tej piłki zbyt wiele, gdzie nie gra tych swoich różnych izolacji, czy grania jeden na jednego, czy dostaje piłkę pod kosz, tylko raczej gdzieś stara się znajdywać pozycję i po prostu rzucać. No, Paul George też o tym mówił na konferencji prasowej pierwszej przedsezonowej, że będą chcieli się jemu pomóc, czyli Antonemu, trochę dać mu wolnego w obronie, żeby on nie biegał za tymi wszystkimi młodszymi, sprawniejszymi koszykarzami, że w obronie jednak będą się musieli postarać i Robertson, i George, żeby Melo miał jednak trochę więcej swobody w ataku, trochę więcej sił. No ale tak naprawdę, jeśli masz 3 takich gości do grania w ataku, jak Westbrook, jak George i jak Antony, to jednak to rywale muszą się zastanowić, którego tutaj wyłączyć, którego tutaj ograniczyć. No ale tak naprawdę, jeśli jednego wyłączą, to zawsze może ich ten drugi ugryźć, a jak nie ten drugi, to ten trzeci. I chyba to jest taka sytuacja, w której Thunder będą się lepiej czuć. To rywale tak naprawdę mają problem, jeśli tam będzie wszystko dobrze. No właśnie, bo to też przypomnijmy, to jest podstawowa zasada gry w koszykówkę i to jest od juniorów, kadetów, młodzików po ligi amatorskie i zawodowe. Znaczy podstawowa zasada jest taka, że jak masz w swojej drużynie dobrych zawodników albo lepszych od ciebie, no to ty też jesteś lepszy, to znaczy tobie się łatwiej gra. To chodzi o tą łatwość grania, to znaczy kiedy w Nowym Jorku cała uwaga skupiona była na Carmelo Antonym, kiedy on był tym numerem jeden w ataku, to cała defensywa skupiała się na nim i w momencie na przykład właśnie gdzieś tam jakichś nieudanych zagrań, czy podwojenia, to kiedy on oddawał do partnerów, no to już mamy tutaj słabszych zawodników. Siła Warriors polega na tym, że no, kiedy gra Kevin Durant jeden na jeden czy Steph Curry, no to nie można odpuścić Draymonda Greena czy drugiego z tych wielkich graczy. Tak samo teraz będzie w Thunder. Znaczy, kiedy był sam Russell Westbrook, to gdzieś ta defensywa skupiała się na nim, a teraz trzeba będzie bardzo blisko pilnować Carmelo Antonego, bo to jest super strzelec. To jest zawodnik, który ma niesamowite właśnie to wyjście w górę, po zasłonie, czysta pozycja, bardzo szybko składa się do rzutu, więc teraz siłą będzie to, że jak Russell Westbrook będzie grał jeden na jeden, a Carmelo Anthony będzie stał gdzieś tam na trójce, to pomocy nie będzie. To zawodnik będzie przyklejony do Melo i to po pierwsze ułatwia grę Westbrookowi, a jeśli będzie pomoc, no to podanie i rzut z czystej pozycji, więc jakby to jest
To jest podstawa, jakby no podstawa koszykówki, tego ułatwiania sobie, kiedy bardzo dobrze zawodnicy grają razem, no to jest bardzo duże utrudnienie dla obrońców, no bo już nie tylko sam Russell Westbrook, nie tylko sam Russell Westbrook i Kevin Durant, tylko teraz będzie i Paul George, i Carmelo Anthony. Także tutaj naprawdę ta siła w ataku jest ogromna. I moim zdaniem to, co jest tutaj kluczowe, no to właśnie to ego zawodników, to jak oni sobie zbudują tę relację, bo to jest, to chyba wszyscy się zgodzimy, że właśnie, że ta szatnia, czyli to jak oni się będą dogadywać, będzie kluczowe. Wczoraj podczas tego Media Day Carmelo Anthony dostał pytanie od jednego z dziennikarzy, czy jakby się odnalazł w sytuacji, gdyby wchodził z ławki rezerwowych, na co Melo odpowiedział, kto? Ja? Ze zdziwieniem, więc z tym cofaniem się aż bardzo daleko jakby do tyłu to nie ma mowy, ale rzeczywiście w obrębie pierwszej piątki to, co Michał mówił, to będzie bardzo ważne, żeby oni się nawzajem wspierali, nie walczyli o piłkę. Billemu Donovanowi przed chwilą odebrałem jeden sezon w Oklahomie, więc się poprawię, tak, bo on przecież był dwa sezony temu, jakby zaczął przygodę z NBA i z Oklahomą i wtedy jeszcze był Kevin Durant, więc trochę tego zarządzania, no wtedy dwoma gwiazdami w drużynie już uświadczył, teraz będzie miał trzech zawodników. Oczywiście fajne jest to, że to, o czym mówicie, trzech gości, a jeszcze jak dojdzie Wade, no to czterech, ale zobaczymy, bo o Wade'zie za chwilę będziemy gadać. I rzeczywiście to jest do bronienia strasznie trudne, bo możemy się zastanawiać, tak, że Westbrook na pewno rozgrywający i najwięcej tą piłkę będzie miał w rękach, Paul George pewnie na trójce, Carmelo Anthony pewnie na czwórce, ale tak wszystko na papierze, bo to, co mówicie, Melo to jest niesamowity strzelec, myśmy trochę o tym zapomnieli, ale myślę, że mimo tego wieku, już ta metryczka Melo nie wygląda fantastycznie, ale to trochę nam wróci ten gość jeszcze z czasów Denver Nuggets i tam też były takie czasy, że to Denver Nuggets naprawdę wyglądało nieźle. Oczywiście nie były takie nazwiska, ale chociażby przez moment z Allenem Iversonem, nawet w jednej drużynie przecież Melo grał i to fajnie wyglądało, więc ten Carmelo Anthony strzelający z dystansu może nam tutaj powrócić, nie tylko walczący gdzieś tam o zbiórki. Zresztą, jeśli centymetry policzymy, to Paul George jest troszkę wyższy od Carmelo Anthony'ego, tak a propos tego ustawienia na parkiecie, więc to będzie fajne zadanie rozstawiać takich zawodników. Zastanawiamy się, czy to wypali, ale w sumie tak sobie myślę, z perspektywy trenera, że kurde, no lepiej mieć takich gości i takie zmartwienia i myśleć, jak grać, mając w zespole Antonego, George'a i Westbrooka, niż ustawiać, wiecie, tam tych 21-latków z draftu gdzieś tam na przykład w Chicago, więc generalnie powinno być fajnie, no i Oklahoma to na pewno jest, dołącza, już chyba wcześniej dołączył, jak George przyszedł, ale jest na pewno taką drużyną, którą koniecznie trzeba w tym sezonie oglądać, bo myślę, że to będzie po prostu fajny. To musi wypalić, no i koniec, no po prostu, tak, musi tak być. No Billy Donovan chyba powinien być szczęśliwy, bo w zeszłym roku zastanawiał się, co tu zrobić, jeśli Russell Westbrook schodzi z parkietu, bo te statystyki były przeokrutne, przecież oni wygrali. Jeśli kiedy Russell Westbrook był na parkiecie, to oni ten fragment sezonu wygrali, ale kiedy on schodził z parkietu, to go schromotnie przegrywali, a teraz... No, jeśli Russell Westbrook zejdzie, to przecież na parkiecie może zostać Paul George, może zostać Carmelo Anthony i tak dalej, i tak dalej. No, sytuacja Donovana się na pewno polepszyła i to jest trochę mniejszy ból głowy dla niego. Russell Westbrook w pojedynkę tych Thunder w zeszłym roku zaciągnął do playoffów na trudnej konferencji zachodniej. Teraz dostał dwóch pomocników. Na pewno będzie mógł robić to, co robi najlepiej, czyli pędzić do ataku, jeśli oczywiście te wszystkie doniesienia o tych delikatnych problemach z kolanem nie okażą się poważniejsze, bo on tam przeszedł drobny zabieg i mam nadzieję, że jednak to go nie zatrzyma, a do tego dostał dwóch zawodników, którzy mogą sporo szkód rywalom narobić w defensywie, którzy mogą w tej takiej pozycyjnej koszykówce wykorzystać swoje przewagi.
No bo jednak dla rywali będzie to spory problem i Thunder mogą mieć taki swój też taką piątkę śmierci niczym Golden State Warriors, z tym, że sprawić trochę problemów, wystawiając też Stevena Adamsa, tak, jako środkowego, który bardzo fajnie się przez te ostatnie lata w Thunder rozwinął. Jest takim koszykarzem, który potrafi zrobić różnicę pod koszem, potrafi postawić mocną zasłonę, potrafi gdzieś tam komuś sprzedać łokcia i to też ułatwi grę, czy to Westbrookowi, czy to George'owi, czy Antonemu, a jest Robertson, jest Patrick Patterson, być może też gdzieś Grant się troszeczkę bardziej uaktywni, także myślę, że ten piąty do tej układanki się gdzieś znajdzie w zależności od potrzeb i od rywala. I to rzeczywiście wydaje mi się, że gdzieś w tej drugiej części sezonu to rywale będą musieli się głowić, jak tych Thunder zatrzymać. Gdzieś pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące to będzie jednak zbieranie się Thunder do kupy, uczenie się tych zawodników, grania ze sobą. Gdzieś na pewno to letnie granie, czy to w Nowym Jorku, czy w LA, gdzie oni tam ze sobą grali różne sparingi, jakieś takie pick-up games, jak oni to nazywają, miało znaczenie. Oni się już gdzieś znają, lubią. Paul George i Russell Westbrook trenowali przez kilka tygodni razem wspólnie, więc gdzieś myślę, to budowanie relacji też już się zaczęło odbywać, a i to gdzieś pomijamy, a to wiele osób, jak już ten etap w życiu swoim przejdzie, to mówi, że to ma duże znaczenie, ja jeszcze jestem przed, wy już jesteście po. Russell Westbrook został ojcem i to gdzieś też na pewno gdzieś może wpłynąć na to, jak on będzie podchodził do swoich kolegów, jak będzie budował te relacje, bo na parkiecie na pewno będzie takim zabójcą, jak był do tej pory, ale w szatni gdzieś myślę, że to może mieć znaczenie. No, dzieci uczą pokory. Ja mam dwójkę dzieci, jeśli Oklahoma zaproponowałaby mi kontrakt, jestem otwarty, na pewno się z Russellem Westbrookiem bym dogadał, chociaż może nie w kwestii mody, ale poza tym spoko. Krzysiek, ja Cię widzę w tych jeansach za krótkich i w tych całych wszystkich strojach Russella Westbrooka, naprawdę, naprawdę. Ja siebie nie, ale może z odpowiednim kontraktem to może trochę też podejście do mody zmienię. Potraktujmy to jak wyzwanie wszyscy. Następnym razem, jak będziemy nagrywać podcast, to tak się właśnie ubierzemy, a la Russell Westbrook. No dobrze, to temat Thunder możemy powoli zamykać. Ja myślę, że to będzie taka drużyna bardzo fajna do oglądania i warta do obserwowania, nawet jeśli ktoś nie jest fanem tych trzech zawodników. No a pierwszy raz możemy ją zobaczyć już w przyszłym tygodniu, kiedy w meczu sparingowym zagrają z Houston Rockets. Także warto sobie tam ustawić jakieś przypomnienie w telefonie, czy to zarwać nockę, czy też zobaczyć skrót rano, bo to już będzie taki pierwszy sygnał, jak to wszystko może wyglądać. Alex Abrines to jeszcze jest takie nazwisko, które ja tutaj stawiam na niego, jeśli chodzi o otwarcie się, nowe otwarcie w NBA, bo może się okazać, że to może być właśnie ten gracz, uzupełnienie z ławki Thunder. To tak tylko proszę zapisać w notesie i koledzy proszę zapisać, żeby mnie potem rozliczyć na koniec sezonu, czy to wypaliło, czy nie, ale no, mam nadzieję, że wypali, bo to jest naprawdę wielki talent. Także Thunder, fun to watch, tak zwana drużyna, i czekamy na pierwsze mecze. Nie udał się powrót do rodzinnego miasta Dwayna Wade'a po roku, no myślę, że nieudanego sezonu, wynik dużo poniżej oczekiwań. Dwayne Wade zgodził się na wykupienie jego kontraktu. Wartość kontraktu rocznego obniżona o 8 milionów, a więc dostanie jedyne 16 milionów dolarów za to, że zgodził się już w Chicago Bulls nie grać. No i teraz w Chicago dochodzi, oczywiście mamy rewolucję, znany nam z Eurobasketu Markkanen będzie tam zapewne zawodnikiem, w którego będą inwestować, natomiast my zajmijmy się teraz tym, co czeka Dwayna Wade'a. My rozmawiamy we wtorek od momentu tego rozwiązania oficjalnego. Muszą upłynąć
3 dni albo 2 dni. To musielibyśmy jeszcze sprawdzić, aby mieć pewność. W każdym razie no, liczymy, że do środy się tutaj jeszcze nic nie wydarzy. W każdym razie Dwayne Wade teraz może podjąć decyzję, gdzie zagra, gdzie przeniesie swoje talenty, jak to się mówi pięknie w NBA. No i jest pytanie takie, bo wiadomo, że zgodzi się na niewysoki kontrakt, aby dołączyć do drużyny, która będzie walczyć o mistrzostwo. Golden State Warriors myślę, że odpadają co do zasady, a myślę, że faworytem są Cleveland Cavaliers, no bo przecież przyjaciel wielki Dwayna Wade'a, LeBron James, mówi welcome. Pewnie tak, ale ja bym brał dwie opcje pod uwagę, gdybym był Dwaynem Wade'em. O jednej już wspominałem. Teraz wszyscy się śmiejemy. Mam koszulkę Dwayna Wade'a, jakby co, ale jeszcze z Miami. Słuchajcie, no Cleveland, tak, dwie opcje na poważnie. Cleveland Cavaliers, dlatego że jest tam oczywiście LeBron i oni się znają i zdobywali tytuły mistrzowskie w Miami i wszystko fajnie, ale myślę, że jeszcze większe znaczenie ma to, że Dwayne Wade dzisiaj w jego wieku on już nie jest gościem, który gdziekolwiek, jakąkolwiek drużynę doprowadzi. On jest gościem, który może bardzo jakiejś drużynie pomóc. I oczywiście Cavs mógłby pomóc w tym, żeby powalczyć, nie wiem, no o pokonanie Bostonu, bo to będzie trudniejsze niż w poprzednim sezonie. Może o to, żeby zagrać jakoś w finale lepiej niż z Golden State Warriors, co też będzie ciężkie. Ale generalnie patrząc na to, jak Wade w ostatnich sezonach się spisywał, to z nim trzeba ostrożnie, jego trzeba przez sezon zasadniczy trochę pooszczędzać. I na playoffy to wciąż może być zawodnik, który może każdej drużynie bardzo pomóc. I to jeszcze może być trochę takiego starego Dwayna Wade'a sprzed czasów chicagowskich, gdzie on zagrał, powiedzmy, że równy sezon, ale najgorszy statystycznie i generalnie słaby, bo Chicago też i to wszystko nie wypaliło tak, jak miało wypalić. Myślę, że on taką też miał nadzieję, że to będzie lepiej wyglądało. Więc na tym wschodzie, który jest generalnie dosyć słaby, to Cleveland i tak wiadomo, że gdzieś w czołówce na pierwszym albo drugim miejscu do playoffów sobie doczłapie, to byłby niezły wybór u boku LeBrona, spokojnie, a w playoffach odpalamy Dwayna Wade'a i pod warunkiem, że on jest zdrowy, no to walczymy o coś tam więcej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie zaglądając mu już za bardzo w metrykę i powiedzmy, że jest w stanie się do tego przygotować. Druga opcja, o której ja mówiłem, Oklahoma City Thunder, no bo tam aż prosi się, tam brakuje, jak już rozpisujemy na pozycję, no to brakuje dwójki. No okej, okay, jest Robertson, jest Sabrines, o którym ty mówisz, ale Dwayne Wade na dwójeczce w Oklahomie. I to też jest drużyna, w której on nie musi odgrywać pierwszoplanowej roli przez cały sezon, ale jest też wciąż gościem, który jeszcze nie jeden mecz może wygrać i jest w stanie wygrać. I to jest druga opcja. Trzecia, którą ja jeszcze biorę pod uwagę, to jest powrót do Miami, bo to też gdzieś tam się pojawia i też wiem, że wczoraj na Media Day też o to były pytania na Florydzie, czy tam jest możliwy powrót, więc może, chociaż wydaje mi się najmniej prawdopodobne, ale do tego wszystkiego musimy dodać, że te wakacje nauczyły nas tego, że przewidywanie jakichkolwiek transferów nie ma w ogóle sensu najmniejszego, więc generalnie czekamy, chociaż no też mi się wydaje, że no albo Cleveland, albo Oklahoma, może powrót do Miami po tym roku w Chicago i tyle. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Zima w Ohio nie jest zbyt przyjemna. No tak, ale jeśli tutaj mówimy o tym, że zima jest nieprzyjemna, warto przypomnieć sobie takie słynne zdjęcie, kto z kim na jakiej łódce i na jakim bananie pływał. Powiedziałeś o Cleveland, gdzie jest LeBron James, powiedziałeś o Thunder, gdzie jest Carmelo Anthony, czyli też wielki kumpel Wade'a. No a warto też pamiętać o tym, że też tam był Chris Paul, czyli Houston Rockets. A Daryl Morey lubi korzystać z takich sytuacji, gdzie może wziąć kogoś za bezcen, no bo przecież Wade dostanie te swoje 15-16 milionów dolarów brutto oczywiście, także na jakieś tam 2 czy 3 miliony się, czy na jakiś weteran minimum się na pewno zgodzi.
A Houston Rockets, no, zrobili ten świetny transfer w czerwcu, ale mogą mieć poczucie, że jednak rywale trochę lepiej się tutaj urządzili i Chris Paul może mocno lobbować za tym, żeby do tej drużyny dołączył Dwayne Wade. Tam jest troszeczkę tłoku na obwodzie, co może się wydawać z pewnych powodów problematyczne, ale z punktu widzenia Wade'a, jeśli on miałby jakąś konkurencję, to znaczy, że nawet w tej trudnej konferencji zachodniej miałby też szansę na to, żeby aż tak mocno się nie przepracować, bo on rzeczywiście w ataku cały czas jest świetnym graczem, ale jego gra w obronie, no, pozostawia wiele do życzenia. On chyba się tam po prostu oszczędza swoje siły, kolana i pozostałe części ciała. No, gdzieś w tych taką pulę drużyn, do których on mógłby lub chciałby trafić, albo które by jego chciały, no, wydaje mi się, że też można by wymienić San Antonio Spurs, gdzie to oni też lubią takich zawodników wziąć troszeczkę taniej, żeby nie przepłacić, a Wade ma pewną wartość, o której jeszcze chyba tutaj nie wspomnieliśmy. To jest trzykrotny mistrz NBA. To jest człowiek, który wie, jak wygrywać. Wie, jak wygrywać z LeBronem Jamesem, ale też zdobył mistrzostwo, kiedy tego LeBrona Jamesa nie było. Był wtedy co prawda sporo młodszy. Miał Shaquilla O'Neala przy swoim boku. Wie też, co to znaczy przegrywać, bo i też kilka finałów NBA przegrał. Także to jest też taka wartość, którą on może wnieść do drużyny. Najcenniejsza byłaby na pewno dla Rockets, bo oni takiego zawodnika nie mają. Mają wielkie ambicje, ale nie mają tam takiego zwycięzcy. James Harden grał w finale NBA, ale tytułu nie zdobył. Chris Paul to tam za bardzo playoffów nigdy w swoim życiu nie zwojował i rzeczywiście on ma taką opinię przywódcy, lidera. Ale to nie jest taki czystej wody zwycięzca, jakiego byśmy oczekiwali. Natomiast w Thunder też taki gość by się przydał. No, wiele jest tutaj znaków zapytania. Możemy znowu zacząć się domyślać, kto z kim spędzał wakacje, kto z kim trenował. No, ostatnie wrzutki LeBrona Jamesa na Instagrama czy Twittera pokazywały, że jednak to on z Dwayne'em Wade'em tam trenował, gdzie razem tam wyciskali sztangę, rzucali do kosza i gdzieś to może być taki punkt zaczepienia dla nas. No a żebyśmy trafili w to, gdzie on trafi, no to chyba powinniśmy wymienić wszystkie 30 drużyn, żebyśmy mieli pewność, że w końcu którąś wymienimy. No tak, to Cleveland Cavaliers wydaje się być najbliższe z uwagi właśnie na LeBrona Jamesa. Ja tylko tak się zastanawiam, że Cleveland Cavaliers troszkę mi zaczynają, jeśli Wade do nich dołączy, to troszkę taki emeryci i renciści tam, głównie uzupełnienie LeBrona, bo myślę o Calderonie i o Derricku Rose'ie, bo Thomas też ma przecież problemy z biodrem, niby wszystko będzie okej, ale też... No wiadomo, że co innego mają mówić. No, według Cleveland Cavaliers będzie wszystko okej, ale też nie wiemy, na ile to jest poważny uraz i jak wpłynie na formę Isaiah Thomasa, więc to przyjście Wade'a ewentualne do Cleveland jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobne, tylko nie wiem, czy to jest potrzebne, czy to się uda ze względu na to, że gdyby tam było jakiś jeszcze dwóch młodych graczy na obwodzie zamiast właśnie Rose'a i Calderona, a tu mamy nagle zawodników na obwodzie, którzy są albo wiekowo zaawansowani, albo problemy mają po kontuzjach i ta motoryka nie jest już taka jak kiedyś, to jest moim zdaniem, to może być problem Cleveland Cavaliers. No tak, ale z drugiej strony to trochę podobna sytuacja jak w Oklahomie. Myślę, że w Cleveland gdzieś tam jest z tyłu głowy to, że w niedalekiej przyszłości to już może być Cleveland bez LeBrona Jamesa, więc po co zaczynać przebudowywanie drużyny wokół niego, jak nie wiadomo, jaka ta przyszłość będzie. Może lepiej skupmy się na tym najbliższym sezonie i spróbujmy raz jeszcze powalczyć o mistrzostwo NBA. Dwayne Wade, kolega LeBrona Jamesa, Chrisa Paula, Carmela Antonego, czyli tutaj uważajcie, z kim pływacie na bananie, bo później w podcastach będziemy o was opowiadać, tak? I tych zdjęć
zdjęciach. Dodajmy do tego jeszcze damy tą historię, już nie wchodząc w to, z żonami, które się lubią, nie lubią. Nie będziemy wypominać i gdzieś tam TMZ cytować, który z koszykarzy swoją żonę podobno zdradzał i jaki to ma wpływ, bo to już gdzieś za głęboko w te relacje wchodzimy. Myślę, że skupmy się na tym, co na parkiecie. To, co najważniejsze, mi się wydaje, to już trochę żeśmy powiedzieli. Dwayne Wade, do jakiej by drużyny nie poszedł, to jest mega opcja na playoffy. Znaczy w sezonie zasadniczym okej, będzie jakimś tamten, ale wzmocnieniem, ale opcja bardzo dobra na playoffy. I czy to będzie Oklahoma, czy to będzie Cleveland, czy to będzie Houston Rockets, to jest na pewno gość, który w tych playoffach, czyli w tym najważniejszym momencie, jeszcze może pomóc, jeśli go przez cały sezon trochę oszczędzimy i nie złapie żadnej kontuzji, to wciąż z tym swoim doświadczeniem, z tym swoimi trzema tytułami mistrzowskimi może każdej drużynie pomóc. No właśnie, bo to też o to były też pretensje przecież ze strony zawodników Chicago Bulls, tam to spięcie przecież. Wade i Jimmy Butler mieli pretensje do młodych graczy, ci młodzi gracze w Chicago mieli pretensje, że Wade przecież praktycznie w ogóle nie trenuje, Rondo stanął po stronie tych młodych zawodników, no i tak potem wyszedł taki kwas i tak się to skończyło. A jeszcze jedno, a propos nie Wade'a, ale starych ludzi, bo zapomniałem powiedzieć, Isaiah Thomas ma być okej, ale w styczniu, więc... Derrick Rose do końca roku, jakby nie było, będzie podstawowym rozgrywającym Cleveland Cavaliers. Na tych zdjęciach wczoraj z Media Day Derrick Rose po pierwsze ma włosy zapuścił, to ma mniejsze znaczenie, ale drugie, nie wiem czy takie zdjęcie, ale jakiś taki brzuszek mu się zrobił trochę duży i może po prostu jakoś tak stanął, ale tego brzuszka się czepiali kibice, więc zobaczymy, chociaż no tam powtarzają wszyscy i sam Derrick Rose, że koledzy są zadowoleni z tego, jak on gra i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, na ile zobaczymy Derricka Rose'a, nie wiem, sprzed 6 lat i wcześniej, a na ile tego Derricka Rose'a, którego już po kontuzjach widzieliśmy ostatnio, no ale tak czy inaczej, no to jest w tej chwili podstawowy rozgrywający Cleveland Cavaliers, a wiesz, a z ławki Calderon to z całym szacunkiem. Ja tu widzę większe problemy niż to, jak sobie z ewentualnym jak już Wade przyjdzie, to myślę, że z tym sobie poradzą. No na jedynce to może być problem, przynajmniej przez te 4 miesiące i miejmy nadzieję, że Isaiah Thomas się wyleczy, no miejmy nadzieję dla Cavs. No tutaj jest rzeczywiście, Cavaliers mają sporo rzeczy do poukładania, gdzieś po tych wszystkich letnich zawieruchach do posprzątania i ta niepewność jutra, czyli tego co się wydarzy w przyszłym roku w czerwcu, lipcu, gdzieś tam pewnie wisi menedżerom nad głową. Natomiast no tak zastanawiamy się, co z tym Dwayne'em Wade'em i komu on by tak naprawdę mógł najbardziej pomóc. To rzeczywiście wydaje mi się, że Thunder są taką drużyną, która by idealnie mogła wykorzystać jego atuty i skorzystać na jego doświadczeniu. Wykorzystać to, jakim on jest świetnym zawodnikiem w ataku. Natomiast no, nie wiem, czy Wade jest gotowy do gry z trzema zawodnikami, którzy lubią mieć piłkę. No, wiadomo, że tam ktoś będzie musiał pójść na kompromisy. No i wydaje się, że Wade musiałby, jeśli by dołączył do Thunder, pójść na te największe kompromisy. Bo jednak Russell Westbrook tej piłki tak za bardzo chyba nie odda. Paul George będzie chciał gdzieś tą swoją karierę pchnąć do przodu i też będzie chciał jakąś poważną rolę odegrać. A jednak na zachodzie trochę są większe wymagania gry w obronie. Wade się może troszeczkę tego, nie wiem czy obawiać, ale gdzieś może nie mieć takiej ochoty się pocić. No i wtedy faworytem do niego wydają się Cavaliers, no ale to nie jest aż tak zdrowa organizacja. Wade przeżył trudny rok w Chicago, no konflikty w zespole były, a no, częściowo wynikały z relacji między zawodnikami, ale też i z tego, o czym już dzisiaj chyba powiedzieliśmy kilkanaście razy, jak po prostu źle jest w Chicago to wszystko zarządzane i to gdzieś się odbija
na zawodnikach. No, zobaczymy, gdzie on trafi, zobaczymy, komu będzie mógł pomóc. Być może, tak jak wspomniał Krzyk, może gdzieś pójdzie w jakimś zupełnie dla nas zaskakującym kierunku, ale wydaje mi się, że gdzieś te relacje między zawodnikami, to jak oni się dogadują poza parkietem, mogą mieć znaczenie. LeBron James tutaj ma zdecydowaną przewagę. Carmelo Anthony ma tą przewagę, że jest, ma też Russella Westbrooka, który interesuje się modą. Dwayne Wade też interesuje się modą. Byli razem na Paris Fashion Week, także może to też mieć znaczenie, ale był tam też Jimmy Butler, więc może wrzucimy do tej całej układanki Minnesota Timberwolves, która też się latem trochę przebudowała, żeśmy o tej drużynie trochę zapomnieli. Być może oni awansują do playoff, być może nie, a może Wade im pomoże i też coś tam namieszają. Jeśli chodzi o Wade'a w Oklahoma City Thunder, to ja mam tylko takie krótkie stwierdzenie. Za dużo samców alfa w jednej szatni i moim zdaniem to nie ma szansy wypalić za dużo. Znaczy oni muszą poukładać to w tej trójce. Jakby doszedł do tego jeszcze Wade, to wydaje mi się, że sytuacja byłaby dużo bardziej skomplikowana. Nie, tam trzech czy czterech. Nie, wiecie, to wszystko jest trochę jak z budowaniem. Już tutaj mamy reprezentacji Stanów Zjednoczonych, chociaż to nie do końca można porównać, ale jeśli oni się dogadywali w szatni, jakby między sobą, lubili się i tak dalej, to wydaje mi się, że to są na tyle doświadczonymi zawodnikami, na tyle wiedzącymi, co chcą i osiągnąć, jakim kosztem i co trzeba poświęcić, że ja bym się o to nie martwił. No, mi ten Wade w Oklahomie pasuje, rzeczywiście mógłby być takim dobrym uzupełnieniem dla drużyny walczącej gdzieś tam o, nie wiem, z Golden State Warriors pewnie nawet. Ale jak postanowi Wade, to zobaczymy. Pewnie jeszcze nie jest na tym etapie co Vince Carter, więc raczej do Sacramento na przykład nie pójdzie. Więc myślę, że tak, no, do któregoś z kolegów. A propos wspomnianej Minnesoty, przypominam, bo tak, rzeczywiście dawno już nie rozmawiali, bo już trochę zapomnieliśmy o tych. Przypominam, że to jest mój faworyt na zachód. Znaczy, ja wiem, że oni nie wygrają tego zachodu, ale to jest drużyna numer jeden dla mnie do oglądania na zachodzie. Minnesota, nawet bardziej od Oklahomy. I ja się tej wersji trzymam i tego, że oni tam na tym zachodzie trochę namieszają. I, no i tak. Ale to w porządku jest żyć w błędzie. Czy to jest błąd? To my się dopiero przekonamy, ale nie, Minnesota będzie ekstra, no. Nie, no, znaczy ja myślę, że tak, to takie delikatne podśmiechujki, ale no Minnesota na pewno też będzie, jak to się mówi, fun to watch. Moim numerem jeden będą jednak zdecydowanie Thunder, a to dlatego, i przyznaję się bez bicia, i mówię to już przed sezonem, ponieważ no już od kilku lat Paul George jest moim, nazwijmy to, ulubionym zawodnikiem, takim graczem, którego ja najbardziej lubię oglądać, bo nie jestem fanem żadnej z drużyn, jestem, nazwijmy to, fanem zawodników tego, jak grają. No, Thunder chyba jednak będą tą drużyną do oglądania. Dostałem maila od kolegi redakcyjnego, który w ogóle z koszykówką nie ma zbyt wiele wspólnego, zajmuje się piłką nożną, ale od razu, nie wiem, chyba z 10 sekund po tym, jak wysłałem tekst o przejściu Carmelo Antonego do Thunder, stwierdził, że on będzie w tym roku w NBA 2K18 grał tylko Thunder po tym tradzie i nie wyobraża sobie gry inną drużyną. Myślę, że też pod względem oglądania to ta drużyna będzie naprawdę ciekawa do oglądania. Wiadomo, że i Golden State Warriors to jest drużyna, którą warto oglądać, jeśli ktoś chce podziwiać piękną koszykówkę. To jak się powinno grać w koszykówkę, taki wzór, gdzie też San Antonio Spurs, ale chyba jednak najwięcej radości dadzą nam Thunder. Minnesota Timberwolves to będzie kolejny rok eksperymentu. Tak mi się wydaje, że tam jednak Tom Thibodeau lubi ten swój taki sznyt defensywny rzucić i jednak, no, to jest dla pewnych koneserów, można by to powiedzieć, no, koszykówka. My lubimy tutaj taką ofensywną, przynajmniej ja lubię taką ofensywną koszykówkę, gdzie się dużo, dużo dzieje w ataku, gdzie jest dużo zabawy i nie przeszkadzało mi to, co Russell Westbrook robił w zeszłym sezonie. To się też fajnie oglądało. To też była fajna odmiana w stosunku do tego, co się działo w innych drużynach, które budowały zespoły
z kilkoma zawodnikami, a nie były ciągnięte przez jedną lokomotywę. A teraz zobaczymy, jak ten eksperyment z trzema gwiazdami się tutaj ułoży, kto będzie, jak to, jak będzie grał. Także dla mnie Thunder numer jeden do oglądania w tym sezonie. To ja tylko dodam a propos tam koncepcji gry trenera Thibodeau. Mike D'Antoni wczoraj powiedział, trener Houston Rockets, że ich celem jest bycie w top 5 NBA pod względem obrony, więc też tego się trzymam. Houston Rockets w top 5, jeśli chodzi o obronę pod rządami Mike'a D'Antoniego, to jest coś, na co ja czekam, chociaż myślę, że z rzeczywistością to będzie miało niewiele wspólnego. Nie no, panowie, chwileczkę, bo 1 kwietnia to ho, 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 jeszcze troszkę nam zostało do prima aprilis. No nie, 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 to znaczy to Mike D'Antoni, tak, no on już żył w alternatywnej rzeczywistości i Los Angeles Lakers też prowadził tak zwany super team, także nie przesadzajmy. No Oklahoma City Thunder dla mnie i dla Michała najfajniejsze drużyny do oglądania. Dla Krzyśka Minnesota Timberwolves okej, okay, wybaczamy ci. Trochę w zastępstwie Chicago Bulls. Niech będzie, że Thibodeau zrobił w tej zimnej, mroźnej, zimnym, mroźnym Minneapolis mini Chicago Bulls, bo Chicago Bulls, jak sobie wczoraj patrzyłem, wziąłem te 30 drużyn przed oczy i kogo będę w tym sezonie oglądał, a kogo nie, no to sorry, no ale Chicago Bulls raczej nie bardzo, bo poza tym Markkanenem i jakby raczej z takich ciekawostek, czy ten Finn wypali w NBA, no to tam nie ma na co patrzeć, więc tak, tego się trzymam. To ja Minnesota w tym sezonie jestem fanem Wilków. Okej. Okay. Każdy może być fanem tej drużyny, której chce, a jeśli... Nie no, mówię serio, panowie, nie śmiać się proszę. Mówię serio. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić, upewnić się, czy wszystkie transfery, czy nie ominął jakiegoś transferu, zwłaszcza takich mniej kluczowych graczy, to na stronie probasket.pl w zakładce NBA, jak się kliknie tam na górze w menu, są składy drużyn i tam wszystkie drużyny są wymienione. Są zawodnicy, którzy zostali z poprzedniego sezonu, a także ci, którzy odeszli i dokąd odeszli, i także ci, którzy przyszli i wiadomo skąd przyszli. Kończymy kolejny podcast probasket.pl. Dziękujemy, że przez tę godzinkę byliście z nami. No i oczywiście liczymy na komentarze, także pewne uwagi, propozycje tematów. Jesteśmy oczywiście na Twitterze, a także na YouTubie i na SoundCloudzie i na ProBasket oczywiście. Ja się nazywam Michał Pacuda i bardzo dziękuję moim gościom, a byli nimi Krzysztof Sendecki z Radia Tok FM. Dziękuję. I Michał Owczarek ze Sport.pl. Dziękuję i niech to się zacznie wreszcie, to granie w NBA. Niech się zacznie. No właśnie, 17 października pierwszy mecz. Odliczanie rozpoczęte.